Jeden ma ponad 400 kalorii. Rekordziści potrafią zjeść ich nawet kilkanaście. Z marmoladą, konfiturą, budyniem, czekoladą, polane lukrem, posypane cukrem pudrem, z orzechami i skórką pomarańczową. Do wyboru, do koloru. Pączek to główny bohater dzisiejszego dnia. W tłusty czwartek kalorii nikt nie liczy. Dziś objadanie się pączkami i faworkami nakazuje tradycja. W cukierniach od rana kolejki, a jest w czym wybierać, mówi Danuta Berlińska z Elsfree Cukierni, która sprzedaje pączki od ponad 40 lat. W tym roku mamy pączki tak luksusowe, z nadzieniem różanym, adwokat, tofi, wanilia, tradycyjne, z pudrem, także 5-6 rodzajów pączków mamy. Jest to miłe dla nas bardzo, bo w tym roku obchodzimy 42 rok, jak cukiernia nasza istnieje i służymy dla naszych mieszkańców i robimy pączki, 42 lata. A jakie pączki cieszą się największą popularnością wśród klientów? Chyba najbardziej tradycyjne, ale większość bierze różne, czyli tak sobie mieszają klienci. Pytaliśmy dziś mieszkańców Ełku o ich ulubione pączki i jak się okazuje, domowe nie mają sobie równych. Takie sobie mamy mieszane, nawet można zrobić zdjęcie z pudrem, takie z posypką, z jurkami, tak, takie przeróżne. W środku tradycyjnie dżemik. No ja w domu mam pieczone swoje własne. Mam przepis spisany po prostu, nie? I tak z pamięci to trudno powiedzieć. Kupuję, nie mam czasu na robienie, ale tradycyjne, jak ktoś robi, to chętnie jem. Kupiłem 5 dla żony, ale żona wszystkiego nie zje oczywiście, ale z koleżanką będzie jadła. A jakie pan wybrał? Z polewą. A jakie nadzienie? Na pewno nie różane, bo żona akurat nie przepada za tym, ale jakieś tam inne. Ja lubię właśnie z różanym nadzieniem i też z polewą taką, z cukru i tak dalej. A jakie są pana ulubione? Ja, własnej roboty. O, a pan sam smażyć? Zdarzało się mi robić. No proszę, i może pan zdradzić przepis na pana... Nie. Takich przepisów się nie zdradza. Istnieje przesąd, który głosi, że jeśli w tłusty czwartek ktoś nie zje ani jednego pączka, w dalszym życiu czeka go niepowodzenie.